Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać zmiany, jakie nastąpiły w moim akwarium, w moim 300-litrowym baniaku. Jesteście gotowi? Wczoraj pół dnia, mniej więcej pół dnia, siedziałem nad tym oto dziełem. Wsadziłem cegły budowlane, jak widzicie. Wszystko to z myślą o żółwiach piżmowych, które prawdopodobnie w tym, ewentualnie w następnym tygodniu zamówię. Widzicie, krewetki już rozpierzchły się po całym akwarium. Wszystkie ryby czują się dobrze. Wody jest tyle, ile jest. Na oko jakieś 40 cm, ale będzie o jakieś 10 cm więcej. Podniosę tą LEDową lampę o jakieś też dobre 15 cm. Widzicie, wisi ładnie na paseczkach plastikowych. To jest jedno światło. Dodałem kolejne dwa światła małe. To są 3-watowe LEDy. Tam z tyłu jedno i tutaj drugie. I mam jeszcze jedną kolejną 18-watową belkę tam. Więc łącznie mam 12 plus 18 i 18. No, na tyle światła. Dla żółwi to może być nawet trochę za dużo, więc będzie trzeba coś wyłączyć prawdopodobnie. No ale zobaczymy, jak one będą reagowały na taką ilość światła. Jak widzicie, wsadziłem kilka ładnych kawałków. No i niestety filtr, który miałem wcześniej, miałem tutaj taki duży filtr. Niestety trochę się odkleił, a że trochę byłem nim znudzony i trochę ciężko było do niego sięgać, bo był na całej wysokości akwarium, ciężko było sięgać do samego dołu, więc doszedłem do wniosku, że pojadę do Obi i kupiłem pudełko na proszek. Ona ma na oko jakieś 4 litry może. Widzicie? Ono ma jakieś 15 do 18 cm szerokie. Idzie jakieś 25 cm w dół. Wsadziłem gąbki ze starego filtra. Ono jest jakieś 25 cm szerokie. Tutaj zrobiłem dziury. Jak widzicie, wypaliłem dziury lutownicą. Wypaliłem dziury lutownicą i jak na razie działa dobrze. Wstawiłem mniejszą pompę tym razem, bo mam trochę mniej wody i chcę zobaczyć, jak ona będzie działać. Wstawiłem pompę, ona chyba robi jakieś 1000 litrów na godzinę, więc 3 razy mniej niż wcześniejsza pompa, trochę mniej niż 3 razy, no ale dobra. I zobaczymy, jak ona będzie sobie radzić. Jak na razie, dzisiaj jest tak naprawdę pierwszy dzień po Armagedonie i wszystko wygląda dobrze. Rośliny, no, muszą się przystosować, bo poprzesadzałem je, jak widzicie. Mam nadzieję, że zrobiłem wystarczająco dużo kryjówek dla żółwi. Możemy zrobić małe zmianki za jakiś czas. Planuję podnieść trochę wodę o jakieś 10 cm, jak już mówiłem wcześniej, i prawdopodobnie będę musiał dodać jeszcze trochę skał, by miały miejsce, by się wygrzewać. Jak wiecie, mam zamiar zamówić żółwie piżmowe, a jak co niektórzy z Was wiedzą, one za często nie wychodzą na powierzchnię, więc no zobaczymy, jak bardzo będą z tego korzystały i jak dużo miejsca będą potrzebować. Chciałbym dostać samce i samice z racji tego, że chciałbym je rozmnażać. No, ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.